Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego realizuje kampanię społeczną Ideę przez Wieś. Jej zadaniem jest promocja aktywności społecznej i obywatelskiej, ideę zaangażowania mieszkańców oraz jego znaczenia dla rozwoju społeczności. Do czego doprowadzi nas pasja i marzenia? Czasami do bardzo, bardzo wielkich i spektakularnych rzeczy. W nowym filmie kampanii Idę przez Wieś poznacie miejsce, które wzrosło właśnie z pasji i marzenia pewnego stowarzyszenia, które postanowiło wcielić je w życie. Chodźcie zobaczyć z nami, jak to miejsce rozwijało się przez ponad 20 lat. Centrum Słowian i Wikingów. Ponad 20 lat pracowaliście nad tym miejscem pełnym historii, pełnym tradycji, a przede wszystkim umożliwiającym ludziom dotknięcie właśnie tej, no właśnie, kultury Słowian i Wikingów. Tak, to już 20, to już ponad 20 lat tutaj jesteśmy na tym terenie generalnie, jako samo stowarzyszenie, jako ludzie, którzy zajmują się historią, zajmują się archeologią eksperymentalną, zajmują się rekonstrukcją historyczną i ten teren tworzymy, sam gród, który staramy się tutaj odtworzyć, budujemy już od ponad 20 lat. Sam festiwal, czyli tam już początki tego, zanim to stowarzyszenie powstało, to jest tam już ponad 28 lat chyba, także dosyć długo ten czas już tutaj jesteśmy w tym miejscu. Coś, co było ideą czy marzeniem stowarzyszenia, przez te wiele lat ewoluowało do naprawdę centrum, które prowadzi bardzo dużo aktywności. No, na początku to była grupa zapaleńców raczej. Byli to ludzie, którzy stwierdzili ponad 20 lat temu, że kurczę, ta kultura Słowian i Wikingów jest czymś niesamowitym i jest takim naszym miejscem tutaj, takim wypływała stąd. Jest to miejsce słynne na całą Europę. I postanowili stworzyć grupę ludzi, która zajęłaby się rekonstrukcją historyczną, która zajęłaby się propagowaniem tej naszej historii, propagowaniem naszej słowiańszczyzny, ponieważ to jest taki element trochę zapomniany w tej historii naszej Polski. Często uczymy się w szkołach, nawet przez 3 razy chyba powtarzamy historię Rzymu, powtarzamy historię Grecji, ale tej słowiańszczyzny gdzieś tam nie liźniemy nawet, bądź jest tam delikatnie gdzieś wspomniana, a ona jest przepiękna i ma niesamowicie długą historię, niesamowicie burzliwą historię. Bardzo wiele tutaj też z tej historii możemy wywnioskować, bardzo dużo możemy się dowiedzieć o przeszłości tych ziem. Stąd ta cała grupa postanowiła zorganizować to stowarzyszenie. Zaczęli pracować nad tym bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. No i dzięki 20 lat pracy generalnie, czy to grup rekonstrukcyjnych, tak jak wspomniałem, czy też dzięki pracy członków stowarzyszenia, ten obiekt właśnie powstał. Każdy element, zarówno konstruktorski, jak i warsztaty, które tu prowadzicie, bardzo mocno gruntujecie na bazie faktów, dokumentów historycznych. To jest na pewno ciężka praca, żeby dotrzeć do źródła. I co jeszcze czeka tutaj na odbiorcę? Na odbiorcę to czeka przede wszystkim poznanie się z kulturą i z historią tych ziem, przede wszystkim też z kulturą i historią wczesnego średniowiecza na terenach Polski, ale ten nadzór nasz nad pracami wszystkimi, które tutaj się odbywały, był bardzo srogi, gdyż nasz profesor świętej pamięci Władysław Filipowiak, który przez długie, długie lata tutaj prowadził badania archeologiczne na terenie naszego miasta, zaczął je w 52 roku jeszcze jako student i tak się zakochał w tym mieście, że całe swoje życie zawodowe z nim połączył i tutaj, kiedy budowaliśmy te wszystkie budynki, to bardzo często przychodził, wyciągał palec i groził i mówił, że to nie tak, ja to wykopałem inaczej, proszę to poprawić. No więc my grzecznie wyjmowaliśmy to, co już zrobiliśmy i poprawialiśmy tak, jak pan profesor kazał. W 100% jesteśmy pewni, że wiele rzeczy, które tu wykonaliśmy, było tak zgodne z historią, z historycznością. Czy powstanie centrum spowodowało, że lokalna społeczność bardziej zaangażowała się i zainteresowała historią właśnie Słowian i Wikingów?
Tak, powstanie samego centrum, jeżeli jako takiego powstanie samego grodu, spowodowało bardzo duży rozwój, ale to nie tylko samego tego miejsca, tutaj gdzie jesteśmy, czyli Wolina, ale to bardzo mocno rozniosło się na teren całej Polski, gdyż tutaj jak gdyby mamy taką kolebkę, pierwowzór, to gdzie zaczynaliśmy wszyscy swoją przygodę z rekonstrukcją historyczną, z historią, to rozniosło się na całą Polskę. Bardzo wiele grup, które tu przyjeżdżały na początku jako uczestnicy, sami pozakładali swoje grupy rekonstrukcyjne, sami zaczęli rozwijać w swoich miejscach na terenie Polski właśnie już swoje grody, swoje grupy i tam dalej propagują tą historię, doszukują się miejscowych rzeczy, co działo się na ich terenie i propagują to na różnego rodzaju festiwalach, na różnego rodzaju spotkaniach, gdzie spotykamy się wszyscy i gdzie przyjeżdżamy na takie właśnie eventy, jak to by teraz powiedzieć, taką modnym słownictwem. Aktualnie gościcie również grupę studentów. Z tego co słyszałam, to są studenci międzynarodowi, którzy też doświadczają tego, co tutaj udało Wam się stworzyć. Tak. To jest taki wspólny nasz projekt z Uniwersytetem Śląskim. Prowadzony pod, jak gdyby pilotuje go pan profesor Jakub Morawiec, nasza osoba, która też niesamowicie zawsze merytorycznie nas wspiera i to jest taka osoba, do której zawsze można zadzwonić, ja nieraz posiłkuję się jego wiedzą i dzwonię i pytam się, czy tak było, czy możemy tak zrobić. Taka bardzo zaangażowany w ten nasz skansen. I właśnie ci studenci przyjechali teraz na taką szkółkę, jak gdyby na takie spotkanie, gdzie profesor prowadzi z nimi zajęcia historyczne. Potem będziemy przenosili się tutaj na skansen, będziemy robić z nimi różnego rodzaju warsztaty, będziemy uczyć, pokazywać tą naszą historię, będziemy też im stara się ją przybliżyć przede wszystkim, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. A w jakich warsztatach można wziąć udział w centrum? Bo słyszałam, że jest tutaj bardzo szeroki wybór. Wybór jest bardzo szeroki, zwłaszcza jeżeli przychodzi festiwal, wtedy zjeżdżają się najlepsi rzemieślnicy z całej Polski, a warsztaty prowadzimy w zależności od tego, jakimi rzemieślnikami w tym momencie dysponujemy, gdyż bardzo wielu z nich jest z różnych części kraju i oni specjalnie nas przyjeżdżają tutaj do nas, żeby niektóre warsztaty poprowadzić. Mogą to być zarówno warsztaty jubilerskie, mogą to być warsztaty snycerskie, warsztaty łucznicze, warsztaty kaletnicze, mamy warsztaty tkania tkanin, tkania krajek, mamy warsztaty kowalskie, do tego prowadziliśmy również warsztaty z odlewnictwa, z wytapiania metali. To jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz i wszystkie te warsztaty odbywają się tutaj na miejscu, można czasem przyjść i w nich brać udział. Niektóre trwają krócej, niektóre trwają dłużej, stąd niektóre osoby powinny się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wytapianie metalu czy żelaza metodą z tamtego okresu trwa cały dzień. I to jest bardzo, bardzo ciężka praca i dużo, dużo trzeba poświęcić na to czasu. Słyszałam również o projekcie, dzięki któremu osoby mogły znaleźć tutaj zatrudnienie na stałe, czyli od wolontariusza do pracownika. No tak, dokładnie. Jest od wolontariusza do pracownika. Mamy też taki projekt, w którym bierzemy udział w Centrum Integracji Społecznej, czyli osoby, które były wykluczone z rynku pracy. Przez pewien okres czasu brały tutaj udział w zajęciach u nas, brały udział w warsztatach. To, czego się nauczyły, teraz wykorzystują w pracy na terenie skansenu. No i to dzięki temu przyzwyczaja je do pracy na normalnym rynku pracy. Tak? Poza tym też bardzo wiele osób, które rozpoczynało swoją przygodę tutaj z rekonstrukcją historyczną, zmieniło swoje zawody. No i też jestem jednym z takich przykładów, gdyż jestem kucharzem z wykształcenia i z zawodu prowadziłem różnego rodzaju restauracje, ale od paru lat już zmieniłem ten zawód na kaletnika i dzięki temu prowadzę swoją własną pracownię. I wiele osób również w taki sam sposób pozmieniało swoje zawody i zajmuje się tylko tym okresem, tym wczesnego średniowiecza.